Droga Krzyżowa z psalmem 22. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Na 1000 lat przed śmiercią Chrystusa król i prorok Dawid w psalmie 22 opisuje dokładnie to wszystko, co miało przyjść na jego potomka. Podczas tej drogi krzyżowej, której chcemy podążać za Chrystusem, będziemy wsłuchiwać się w słowa tego psalmu, aby jeszcze głębiej wejść w tajemnicę męki naszego Pana. W poetycki sposób Dawid opisuje wszystko to, co zobaczył w uniesieniu prorockim, a co z niezwykłą precyzją wypełniło się 10 wieków później na osobie Jezusa z Nazaretu. Medytując nad treścią psalmu 22, możemy nabrać przekonania, że cały Stary Testament zawiera się w Nowym, a Nowy w Starym. Niech Biblia, Słowo Boga, stanie się naszą przewodniczką po naszych życiowych, krętych drogach. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja pierwsza. Jezus skazany na śmierć. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Daleko od mego wybawcy, słowa mego jęku. Boże mój, wołam przez dzień, a nie odpowiadasz. Wołam i nocą, a nie znajduję pokoju. Panie Jezu, w Twoim osamotnieniu i wzgardzie jestem przy Tobie. Chociaż ten wyrok był niesprawiedliwy, a odrzucenie Ciebie największą pomyłką ludzkości, Bóg Ojciec z tej tragicznie beznadziejnej sytuacji wyprowadził ogromne dobro. O felix culpa, szczęśliwa wina, zarówno Adama, jak i Piłata. Ten wyrok staje się początkiem naszej drogi do zbawienia. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja druga. Jezus przyjmuje krzyż na swe ramiona. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. A przecież Ty mieszkasz w świątyni, chwało Izraela. Tobie zaufali nasi przodkowie, zaufali, a Tyś ich uwolnił. Do Ciebie wołali i zostali zbawieni, Tobie ufali i nie doznali wstydu. Krzyż jest drzewem hańby. Nikt nie chciał brać krzyża na swoje ramiona. Każdy od niego stroni. Tylko Jezus nieprzymuszony, ale dobrowolnie bierze krzyż na swoje ramiona. Ten, który mieszkał w świątyni, opuszcza ją i z krzyżem na barkach przechodzi uliczkami świętego miasta, aby już poza jego murami oddać swoje życie. Drzewo hańby od tego dnia stanie się krzewem świętym, drzewem życia. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja trzecia. Jezus upada po raz pierwszy. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Ja zaś jestem robak, a nie człowiek, pośmiewisko ludzkie i wzgardzony u ludzi. Od chwili ostatniej wieczerzy po grób każde kolejne wydarzenie wiąże się z upokorzeniem. Rzeczywiście Jezus powalony pod ciężarem krzyża, tak bardzo skatowany podczas biczowania i opluwany podczas przesłuchania, przypomina raczej robaka zdeptanego przez ludzi, a nie człowieka. A to przecież Bóg tak bardzo się uniżył, że myśmy z Niego uczynili przedmiot drwin i obiekt wzgardy. Boga ogołociliśmy nawet z ludzkiej godności. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja czwarta. Jezus spotyka swoją matkę. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Ty mnie zaiste wydobyłeś z matczynego łona.
Ty mnie czyniłeś bezpiecznym u piersi mej matki. Tobie mnie poruczono przed urodzeniem. Ty jesteś moim Bogiem, od łona mojej matki. W tej najbardziej dramatycznej chwili życia przy synu nie mogło zabraknąć matki. Była zawsze przy Jezusie, od chwili poczęcia po Jego agonię i pogrzeb. Spełniają się słowa proroka Symeona. Miecz boleści przeszywa duszę matki, aby na jaw mogły wyjść zamysły serc wielu. Maryja przeżywa wszystkie misteria życia Jezusa. Radowała się wówczas, gdy radował się jej Syn, a teraz wraz z Nim przeżywa mękę. Zjednoczenie Maryi z Jezusem jest obrazem jedności Syna Bożego z Ojcem Niebieskim. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja piąta. Szymon z Cyreny pomaga Jezusowi nieść krzyż. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Nie stój z daleka ode mnie, bo klęska jest blisko, a nie ma wspomożyciela. Otacza mnie mnóstwo cielców, osaczają mnie byki Baszanu. Rozwierają przeciwko mnie swoje paszcze, jak lew drapieżny i ryczący. Osamotnienie potęgowane jest sprzymierzeniem się wrogów przeciwko Jezusowi. Na drodze krzyżowej Jezusa otacza wielki tłum. Wielu z tych ludzi przyszło z ciekawości zobaczyć widowisko. Inni są tutaj z nienawiści do nauczyciela z Nazaretu. Żądali jego śmierci, a teraz przypatrują się, jak jest ona realizowana. Z podnieceniem pełnym nienawiści patrzą na Jezusa, zachłanni Jego krwi, jak drapieżne zwierzęta. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja szósta. Weronika ociera najświętsze oblicze Jezusa. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Rozlany jestem jak woda i rozłączają się wszystkie moje kości. Jak wosk się staje moje serce, we wnętrzu moim topnieje. Moje gardło suche jak skorupa, język mój przywiera do podniebienia. Kładziesz mnie w proch śmierci. Kiedy wszystko sprzymierza się przeciw Jezusowi, pojawia się ona, wątła kobieta, która swoim gestem przynosi chociaż chwilową ulgę. Jezus nie widział już zupełnie nic. Jego cała twarz była zalana krwią, potem i pwocinami. Ten okropny widok nie zraził Weroniki. Przykłada chustę do najświętszego oblicza, aby przywrócić ludzką godność Bogu. W nagrodę otrzymuje pierwszy w świecie portret Jezusa. Bo każdy, nawet najmniejszy gest miłości, nie pozostaje bez nagrody. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja siódma. Jezus upada po raz drugi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Ocal od miecza moje życie, z psich pazurów wyrwij moje jedyne dobro. Wybaw mnie od lwiej paszczęki i od rogów bawolich. Wysłuchaj mnie, Panie. Ugodzono Jezusa mieczem fałszywego oskarżenia. Teraz, gdy powalony leży pod ciężarem krzyża, próbują go rozszarpać swoimi pazurami. Będą go nadal dręczyć, kąsać i miażdżyć jego kości. Tak wielką nienawiścią człowiek pała do Boga, że chce go za wszelką cenę wyrzucić z przestrzeni publicznej, a nawet z ludzkich serc. Boga, jedynego dobrodzieja ludzkości, uznano za jego największego wroga i próbowano go zniszczyć, ale opętani złem ludzie nie wiedzą, że Boga nie da się zniszczyć. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja ósma. Jezus pociesza płaczące niewiasty.
Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Dzięki Tobie moja pieśń pochwalna płynie w wielkim zgromadzeniu, śluby me wypełnię wobec bojących się Jego. Ubodzy będą jedli i nasycą się, chwalić będą Pana ci, którzy Go szukają. Niech serca ich żyją na wieki. Współczucie, któremu nie towarzyszą dobre uczynki, jest pozbawione sensu, jest niepotrzebnym wylewaniem łez. Tamte kobiety przyszły zobaczyć widowisko, zobaczyć skazańców i trochę nad nimi popłakać. To nakazywał ich zwyczaj. Nie było w tym miłosierdzia ani odrobiny żalu. Raczej powinny płakać nad sobą i nad swoimi dziećmi. Chrystus jest drzewem zielonym, wydającym owoc w każdym czasie, a my jedynie uschłymi gałązkami, odciętymi od życiodajnego pnia, od drzewa krzyża. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja dziewiąta. Jezus upada po raz trzeci. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą, rozwierają wargi, potrząsają głowami. Zaufał Panu, niechże Go wybawi, niechże Go wyrwie, jeśli Go miłuje. Jezus tego jednego dnia doświadczył odrzucenia i pogardy na wszelkie możliwe sposoby. Fałszywie oskarżony, wyszydzony i wyśmiany, opluty i znieważony, skazany na śmierć. Bóg, który zawsze czynił dobro, który z miłości stworzył człowieka, teraz przez tego człowieka jest odrzucony i wdeptany w ziemię. Jak nisko musiał upaść człowiek, że pogardził swoim własnym Stwórcą. Jak bardzo myśmy pobłądzili, że naszego Pana uznaliśmy za złoczyńcę. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja dziesiąta. Odarcie z szat. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Moje szaty dzielą między siebie i los rzucają o moją suknię. Ty zaś, o Panie, nie stój z daleka, pomocy moja, spiesz mi na ratunek. Jezus został pozbawiony wszystkiego. Zabrano mu nawet jego własne szaty. Teraz, całkowicie nagi, stoi przed swoim ludem, król i arcykapłan. Stworzenie ogołociło swojego Stwórcę. Ten, który pięknie przyodział łąki kwiatami, ptaki barwnymi piórami, a nieboskłon świecącymi gwiazdami, teraz nagi stoi przed swoim stworzeniem. Bóg przyjmuje hańbę na siebie, odarty z ludzkiej godności, przywraca ją nam. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja jedenasta. Przybicie do krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Bo sfora psów mi opadła, osacza mnie zgraja złoczyńców. Przebodli ręce i nogi moje, policzyć mogę wszystkie moje kości. A oni się wpatrują, sycą mym widokiem. Jak wielka musiała być nienawiść człowieka, że swojego Boga przytwierdza gwoździami do drzewa. O niewyobrażalne okrucieństwo! W ten sposób nie powinno się traktować nawet największego zbrodniarza, a oni potraktowali tak jedynego sprawiedliwego. Upokorzyli go, znęcali się nad nim jak watacha psów nad poranioną zdobyczą. Wyżywali się nad nim, przelewając na niego całą ich nienawiść. Sądzili, że jeśli zabiją dziedzica, to dziedzictwo stanie się ich własnością. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja dwunasta. Śmierć Chrystusa. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.
Będę głosił imię Twoje swym braciom i chwalić Cię będę pośród zgromadzenia. Chwalcie Pana Wy, co się Go boicie, sławcie Go, całe potomstwo Jakuba. Bójcie się Go, całe potomstwo Izraela, bo On nie wzgardził, ani nie brzydził się nędzą biedaka, ani nie ukrył przed Nim swojego oblicza i wysłuchał Go, kiedy ten zawołał do Niego. Bóg patrzy inaczej niż ludzie. To, co dla ludzi wydaje się być końcem, dla Boga jest początkiem nowej rzeczywistości. Śmierć nie jest finałem tej historii, śmierć jest dopiero jej początkiem. Po śmierci bowiem przyjdzie zmartwychwstanie. Ten kamień, który odrzucili budowniczy, staje się kamieniem węgielnym pod budowę nowego gmachu, kościoła. Ten, który teraz wydaje się być przegranym, za chwilę zwycięży śmierć i tych wszystkich, którzy w niego wierzą, w radosnym orszaku poprowadzi do krainy życia wiecznego. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 13. Zdjęcie z krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Przypomną sobie i wrócą do Pana wszystkie krańce ziemi i oddadzą Mu pokłon wszystkie szczepy pogańskie, bo władza królewska należy do Pana i On panuje nad narodami. Jezus jest królem, chociaż na Jego głowie nie widnieje złota korona, ani za tron nieba drogocennego krzesła wysadzanego cennymi kamieniami. Jego tronem jest krzyż. Pozornie przegrał tę bitwę. Po ludzku patrząc stracił wszystko, nawet własne życie. Lecz kto zdoła uśmiercić Boga? Czy ma ktoś władzę, aby wykreślić Pana całego stworzenia z kart historii? Nie do zła i przemocy będzie należało ostatnie słowo, ale do Boga, który z miłością kieruje losami świata. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 14. Złożenie do grobu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Tylko Jemu oddadzą pokłon wszyscy, co śpią w ziemi. Przed Nim zegną się wszyscy, którzy w proch stępują, a moja dusza będzie żyła dla Niego. Potomstwo moje Jemu będzie służyć. Opowie o Panu pokoleniu przyszłemu, a sprawiedliwość Jego ogłoszą ludowi, który się narodzi. Pan to uczynił. Chrystus przekroczył bramy śmierci. Poszedł do otchłani, aby tam spotkać się ze wszystkimi, którzy przed Nim odeszli z tego świata. Jego śmierć zgładziła grzechy nie tylko przyszłych pokoleń, ale również tamtych poprzednich, począwszy od Adama. Zwycięski Chrystus swoją piętą miażdżyłby szatana, starodawnej bestii. Śmierć obraca w niebyt i wychodzi jako żywy Pan całego stworzenia. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Ewangeliści zgodnie zaświadczają, że w ostatniej chwili życia Jezus wyśpiewał psalm 22 z wysokości krzyża. Psalm ten nie jest wcale przygnębiającą wizją unicestwienia Mesjasza, ale wręcz przeciwnie, niesie nadzieję, że ten, kto swoją ufność pokłada w Bogu, nigdy się nie zawiedzie. Bóg przecież potrafi pisać na krzywych liniach naszego życia, potrafi z każdego, nawet największego zła, wyprowadzić dobro. Zaufajmy Bogu i nieustannie dziękujmy Jemu za wielki dar życia wiecznego, który wysłużył nam Jezus Chrystus poprzez swoją mękę i śmierć na krzyżu. Dla uzyskania odpustu zupełnego pomódlmy się na intencję Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.